Mamy piękny lipcowy, sobotni poranek, znajdujemy się w Świdniku i co tu się będzie dzisiaj odbywało? Dzisiaj mamy ważne dla nas wydarzenie, jest to pierwszy rajd śladami Henryka Kozaka. Jest to poeta wywodzący się właśnie z naszej miejscowości, dokładnie urodził się w Krasnej, a dzieciństwo i młodość spędził właśnie w Świdniku. W jego poezji Świdnik ciągle istnieje, przewija się ta tęsknota za Podlasiem. Pan Henryk obecnie mieszka w Lublinie. Cały czas jest obecna właśnie w jego poezji. Stąd nasz pomysł, żeby właśnie przejechać śladami pana Henryka, ponieważ nawet w niektórych wierszach wspominał, że szedł właśnie z Krasnej do Świdnika, często opisuje. Dlatego chcemy pokazać to piękno, które on oddawał na papierze, a my chcemy pokazać w realu, jak piękne jest nasze Podlasie. Chcemy poznać te ścieżki i wspólnie spędzić fajnie czas. Właśnie, jak będzie wyglądała ta trasa? Przez jakie miejscowości mniej więcej? Trasa zaczyna się w Świdniku, jedziemy przez Franopol, Zabłocie, Krzymowskie, później dojeżdżamy do Krasnej, z Krasnej Cełujki, Makarówka, Kolonia Kiełbaski, Wygnanki, Droblin i kończymy do Leśnej dojeżdżamy, bo jest to punkt, który był istotny w życiorysie pana Henryka, tam uczył się. I wracamy do Świdnika, Konkretna trasa będzie liczyła około 40 km. Trasa jest sprawdzona, przejeżdżaliśmy, drogi są bardzo fajne, także miejmy nadzieję, że wszyscy będą mile wspominać i spędzą ten czas razem z nami. Jakieś atrakcje są przewidziane po drodze dla uczestników? Z atrakcji przygotowaliśmy pytania i zadania związane właśnie z osobą i z twórczością pana Henryka. Umieszczaliśmy przez tydzień przygotowań właśnie do rajdu, umieszczaliśmy na naszym Facebooku, były umieszczane wiersze i na podstawie właśnie tych wierszy będą zapytania dla uczestników. No i oczywiście jak będą pytania, to i będą nagrody. A nagrodami będą książki, ostatnie właśnie, ostatnie wydania pana Henryka, które są dostępne. Mamy w zasobach swoich bibliotek, a także można zakupić właśnie w wydawnictwie, które to wydaje. Także będą to nagrody dla uczestników. Tak patrzę, że chyba frekwencja dopisuje. Frekwencja, tak jak widzimy, dojeżdżają. Mieliśmy zapisanych 30 osób, także miejmy nadzieję, że te osoby dotrą, a może i jeszcze. Pogoda jak na razie jest dobra na wyjazd, na rower. Miejmy nadzieję, że się to utrzyma, że będzie dla nas sprzyjająca.